Dobry wieczór bardzo. Zawodnik grupy NRF. NRF, tak jest. Przedstaw się proszę. Patryk Waniejas, drużyna NRF, debiutująca na hali w tym roku. I debiutująca jesienią w tym roku. Tak jest, z bardzo, jak dla nas, zadowalającym wynikiem. Tak. Mamy awans do drugiej ligi, cieszymy się z tego bardzo. Z drugiego miejsca? Z drugiego miejsca, ale to idzie naprawić jeszcze. Tak. Nie jest najgorzej. Ale cieszynka jest cały czas. Tak jest, no to idziemy do przodu cały czas. No dziś mieliśmy niespodziankę, ale to na pewno czegoś nas nauczy w przyszłości. Tak. I będziemy szli do przodu, nie podamy się na pewno. Niespodziankę w sensie gong? My project? No malutki, tak to powiem, tak. Ale no, tak powiedział Mateusz, trzymaliście się przez całą pierwszą połowę. Tak dopiero w drugiej i wynik, przepraszam, wynik 1-4, nieźle jest my project. No, tak jak mówię, no... Tylko ambicje są u was wielkie, tak? A no, ambicje mamy bardzo wielkie. A co to za ekipa jest, powiedz, NRF i rozkmin tą nazwę? NRF to jesteśmy, startujemy z... To jest firma produkująca, nasz NRF, tak? To jest firma produkująca chłodnice. I jesteśmy tu większością ekipy. Czyli właśnie z Niemcami zachodnimi byłymi, tak? Nie, to nie w ten... Nie, w ten, nie NRF. Firma ogólnie pochodzi z Holandii, jesteśmy... Tak. Jesteśmy oddziałem w Polsce, dosyć dobrą, znaczy mamy dobry rozwój, tak. Także też firmowo idziemy do przodu. I to pracownicy grają? Tak, głównie. Ogólnie można powiedzieć też, że większość ekipy jest z Mławy i z Pruszcza Gdańskiego, także z Gdańska mamy, zresztą już grającego tu długo na boiskach gdańskich, Arkadiusza Nasierowskiego. Tak. No i tak na razie lecimy do przodu, tak? A jakie są plany na hali? Bo rozumiem, że ambicje nie pozwalają wam myśleć o czymś niżej niż pierwsza liga, tak? No to pierwsza liga, no jak? No jedziemy jak najwyżej, prawda? A macie godnych rywali? My Project to jeszcze tam gra z ekstraklasy? Jeszcze z Zaspa. Zaspa Team. Tak, jeszcze czeka nas. Mhm. Rozgryziemy ich. Przed świętami jeszcze gracie? Przed świętami gramy, ale z Aquaparkiem bodajże, jeśli nie ten. Także już w nowym roku zmierzymy się. Z pozostałymi. Tak jest. A liczycie na jakieś trzy punkty, rozumiem, żeby mieć dobry humor na święta, tak? W meczu z Aquaparkiem. No to koniecznie, trzeba ten rok zakończyć jakoś. Jakoś z dobrym. Pozytywnie. Tak jest, pozytywnie. Tak jak mówię, no chcemy jak najlepiej. Ale, no tak, proszę Boże. Będzie dobrze. Ja tylko chciałem, no co, święta się zbliżają, takie życzenia, pozdrowienia. No oczywiście całej ekipie PL3 życzę wszystkiego dobrego, szczęśliwego nowego roku i wszystkim drużynom jak najlepszych wyników, tak? Super, wielkie dzięki. Dzięki bardzo.